Dzierżalski, KSW. Idol, nasz idol. Wiesz ten, prywatny. Pozdrawiamy Marcin Różalski, KSW. Idol, nasz idol. Mój od dawna, mój podszanin, także gratulacje. A najważniejsze, że chłopaki ze Szczecina wygrali. To jest gruba analiza gra. Ekipa szczecińska wygrała. Kulti, Cipek. Tyka, wychwyt z głowy, wiesz, ja podchodziłem na gotów. To robiłem, wiesz. To też jest fakt, że miałem, to byłem z tatą. Możliwe, no. Wymyk, odmyk. No, bez problemu. Teraz nie wiem, bym się zrobił, ale... Ale może by wyszło. Ale na WF-ie czy na trzepaku też? Bo się robiło na trzepaku. Nie, jak ja w ten chowanego się bawiłem. Tam to za znak się chowało taki. Trzy razy wyższe ciebie, a i tak się wchodziło na niego. No. Skryjowy leciało. I co mówisz, że nie oglądasz finału Ligi Mistrzów dzisiaj? Nie, idę po strzelnicy. Tak? 30, 39, 38. Na 30 metrach. Nie, 25 przepraszam. Nie. Dobrze, co? O, jak na dziewiątkę przystało. No wiesz, to nie było 5 metrów, 10 czy tam 15, to już 25, no to tak jak stąd do samochodu, tak? No. Taka, bo to sportowa już taka strzelnica, tak. Nie taka rekreacyjna. Nie, to jest sportowa. Nie, no coś sobie wymyślę tam do roboty. Rozumiem, jak jesteś słabszym, tak? To ktoś zasłużył, tak? Z Barceloną przegraliśmy 2 lata temu, po półfinale. Ale teraz to boli. Boli? Boli. Boli. Boli, boli. Niestety. Dobry wieczór! A jeszcze... Tej pik. I jedziemy, nie? Co masz dzisiaj? To moje, ale na euro mam przygotowane. Tak? To pokażesz. Co masz na euro? Zastanowimy się. Przygotowany. Jak jeszcze wiesz, trzeba do poniedziałku czekać. No to w poniedziałek. Jeszcze lista to będzie. W poniedziałek o 22. Uwielbiam skromność naszych polskich piłkarzy. Jeszcze mogą być niespodzianki. Glikson. Glik, boję się. Już mnie nic nie zdziwi. Tu i teraz, a, wiesz, i zdjęcie, no a jak? Teraz kubałem. Tu powinno zjechać teraz zdjęcie wiadomo kogo. A, to o to chodzi ci, Gliczu. Nie robisz. Życie uczy pokory, nie? Lekki stresik? Nie, no stresik nie. Ale na mąga nie wzięli. Tak. Życie i piłka uczy pokory, pamiętasz? Całe życie człowiek się uczy, a i tak głupio umiera. O! Paulo Coelho. Paulo Coelho. Uwielbiam trenować w Okalicza. Dawno nie grałem w Okalicza. Ale to jest poważna gierka, nie wiesz? Nie, wiem, no w tu już się zalicza, bramki się zaliczają. Możemy do wewnętrznej klasyfikacji zaliczyć, wiesz? Euro. Kolejny mecz, może bramka się uda się strzelić, to... W sumie to będzie poważne. Zaraz z kimś pogadam. Z którym środkowym obrońcą? 3 do statystyk. Nie byłoby źle.